Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Trafiliśmy w końcu do nowego miejsca na mapie piwnego kraftu we Wrocławiu, czyli do kraftowej, tudzież craftowej, bo pisze się to przez C. Zanim porozmawiamy o samym koncepcie, o tym, co się zadziało na pod adresem Rynek 22, dobrze pamiętam? Pod adresem Rynek 22. To zacznę tak trochę, zastanawiałem się od czego zacząć, wracając do toalety. I tak sobie pomyślałem, zacznę od tego, tak śmiesznie wiem, to się wytnie. Pomyślałem, że zacznę od tego, że kraft to ludzie. I chyba to jest najważniejsze. Tam, jak zrzuciliśmy info, że będziemy tutaj, że knajpa się zmienia, ktoś tam skomentował, że o, no czyli co się zmienia tak naprawdę, czyli co to samo miejsce, to sam, ten sam lokal. Czy tak, czy nie, to odpowiemy sobie pewnie na koniec filmu, ale to kompletnie nie gra roli. Takie jest moje zdanie. Wchodzę, patrzę, jest Agata, która jest tu cały czas. Wchodzę, patrzę, jest Pils, albo 11, albo 12, czyli winohradzki Pils. Pewne rzeczy się nie zmieniają i to, że pewne rzeczy się nie zmieniają, myślę, że są, że to jest właśnie to najważniejsze, co w krafcie jest. Do meritum. Miałem nie wymieniać ten język, ale wymienię, no dlaczego nie? Pamiętacie na pewno pogromców, zarówno tych mitów, jak i tych nie mitów. I pamiętacie też smutny post, który pojawił się, który musieliśmy komentować, na który musieliśmy odpowiadać. Co się dzieje? Jest, ary! Jak to nie ma pogromców? Przecież pogromcy to... Zobacz, no jak to nie ma? No słuchajcie, nie ma. To koniec i to koniec definitywny, tak jak było napisane w poście. Ale to też początek czegoś nowego. Początek kraftowej. Za chwilkę wam oddam głos, spokojnie, przy długawy wstęp, ale to ma jakiś cel. Czyli początek nowego miejsca, które wydaje nam się, że może być miejscem wyjątkowym. Podsumowania są na końcu, ale ja trochę podsumuję. Mnóstwo pracy przed wami, tak uważam, ale możliwości ogromne. Cieszę się, że jest winohradzka. Ja się cieszę, bo bardzo lubię pilsy. Cieszę się, że parę rzeczy jest po staremu, ale też cieszę się, że parę rzeczy jest po nowemu. Agata, zacznę od ciebie, bo wiem, że no jakby wiele pracy włożyłaś w to, oczywiście Paweł również, że to dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, że siedzimy na innych, że tak powiem, miejscach, że mamy nowe rozdanie. Jaki jest pomysł na kraftową? Czy ma być kraftowa? Nie pytam o to, czym ma się różnić, bo to kompletnie nie gra roli. Jaki jest pomysł na to, żeby nie tyle się wyróżnić, tylko żeby zaistnieć na wrocławskim rynku? I w jaki sposób chcecie dalej rozwijać swój pomysł? Opowiedz mi. Znaczy, przede wszystkim nawet nie chodzi o to, że chcemy zaistnieć na rynku, bo kraft to są ludzie, to jest miejsce, to są emocje i uczucia. Więc jakby no mamy tu, mamy miejsce, mamy ludzi, którzy ten kraft mają w sercu. Ja go mam od lat i no to, co jakby się dzieje tutaj, jest odzwierciedleniem tego, co my jako kraftowi ludzie mamy w sercu. To prawda. Zmieniło się, znaczy tak, przechodzę może do tego, co się zmieniło. Nie zmieniło się to, że są sztosy na kranach, bo wciąż są. Jest Speedway Stout, top 50 czy top 40. Zaraz, Paweł, oddam ci głos, spokojnie. Nie przejmuj się. W tam Red Beer, Untappedy i tak dalej. My się tym nie interesujemy, wiesz, o co chodzi. Po prostu smakujemy albo nie. No piliśmy Speedway Stout, oczywiście jest świetnym piwem, ale sztosy zostały. No i szykuje się sztosowe jedzenie, bo jak zadzwoniłem do Pawła, mówię, no co się będzie działo. No, będzie nowa karta, będą steki, będzie super. Myślałem sobie, no tak, 200 zł. No właśnie nie. Jest świetne jedzenie, świetnej cenie, przynajmniej na karcie, jeszcze nie próbowaliśmy i zostało też świetne piwo. Paweł, piwo to twoja domena. Tutaj to jest moja broszka. No właśnie, jaki jest twój pomysł? Mam nadzieję, że krat 10 będzie kontynuowany. Oczywiście. Jeżeli chodzi o moją ideę piwną, tutaj to, co było dobrze zawsze, to te pierwsze 3 krany dla kogoś, kto po prostu ma ochotę się czegoś napić. Tak jest. Czyli mamy naszego klasycznego pilsa, mamy bawarską pszenicę, Weinsteffenera, mamy coś od Lindemansa, czyli coś dla amatorów lekkiego aperitivu, czegoś bardziej słodkiego. Idea kranu 10 jak najbardziej pozostaje również. Mamy już pewne zapasy, już pewne zamówienia zostały poczynione. Tak jak mówiliśmy wcześniej, już przejrzałem listę ponad 800 ciekawych pozycji piwnych. Cały czas nad tym pracujemy, cały czas coś dokładamy. Poza tym zdecydowanie będziemy rozwijać tą naszą sztuczną
osobą lodówkę, która teraz już jest, ale planujemy, żeby docelowo to nie była jedna lodówka, tylko dwie lub bardziej nawet trzy. Trzy lodóweczki. Tak, wiesz, to też kwestią tego jest, jest kwestia ceny, bo na chwilę obecną te piwa są powiedzmy już od 50 zł w górę, tak? Chodzi też o to, żeby były jak najbardziej te wyjątkowe piwa za 100-150 zł, a też żeby powiedzmy w tej lodówce było coś, na co akurat możesz mieć smaka, ale jeżeli no, jesteś przed 10 i nie chcesz wydać 50 zł za butelkę, tylko bardziej 25-30 zł. Ja tutaj przyniosłem ze sobą swoją ideę infuzowania piwa. Wielu ortodoksyjnych fanów piwa jest przeciwnych dodawaniu i polepszaniu, poprawianiu po piwowarze. Ja jak najbardziej jestem za tym ze względu na soki. Nie dolewamy nadal soków do piwa. Ale jeżeli chodzi o to, staram się, tak jak dzisiaj na kranie numer 5, Maverick z Rockmilla, super piwo, zawsze bardzo lightowe, ale dzisiaj w wydaniu z pomarańczą i limonką. Mamy taki sprzęt, który nam na to pozwala bez żadnych dodatkowych ekwipunktów, jak chociażby randale, czy już sama infuzja bezpośrednio w beczce, czy przepływowo między beczkami. Nie, tutaj jak najbardziej pozwalają nam na to super kolumny, mogę sobie to dorzucić, jest super. Myślę, że utrzymamy tempo co najmniej jednej infuzji tygodniowo, docelowo. Ja będę walczył o to, żeby to były dwie infuzje. To miały być kolejne dwa pytania, jak zwykle nie zadam ich już, bo po co, zostały, znaczy odpowiedzi padły, także dziękuję Ci bardzo. Maverick trochę stracił na goryczce i na takiej, powiedziałbym, sile i zadziorności, natomiast dla mnie to jest dobry pomysł. Ja wiem, że tam zaraz będzie w sieci, no jak dobry pomysł, piwo musi zachować, prawda, swoje walory i nie ma co poprawiać piwa. Pozdrawiamy Daniel. Ale to też nie do końca tak. Świetne jest, jest bardzo pomarańczowe, bardzo cytrusowe i słodkie dość się zrobiło. Maverick, z tego co pamiętam, aż tak słodki nie był. No, troszeczkę dało nam te owoce jednak tej swojej właśnie tego charakteru juicy, ale to jest właśnie to, że zawsze odnosiłem się do smaku piwa w jakiś sposób i zawsze no nie chciałem, żeby z jednej strony albo podkreślam smaki, wybijam na przykład goryczkę, ale w tym wypadku stwierdziłem, że zrobimy coś w drugą stronę troszeczkę, coś takiego, no planujemy dzisiaj i dobrze zjeść, i dobrze się pobawić, więc coś, żeby było to taką kontrą, coś lekkiego. Tak, do jedzenia zaraz dojdziemy. Jak już rozmawiamy o piwie, to skwitujmy w jakiś sposób, albo podsumujmy. No są sztosy, jest Buba Fest, no jakby nie patrzeć sztosowo. Ja akurat nie przepadam za belgijskimi piwami, ale no Buba Fest to Buba Fest. Jest Speedway Stout, ta wersja wietnamska, również świetne piwo, ale są też piwa lekkie, tak. Są też piwa lekkie, są też piwa kwaśne, no to trochę zostaje, znaczy dobra jakość, czy to co było dobrego w poprzednim wydaniu tego miejsca zostaje i bardzo się z tego powodu cieszymy. Ale zanim przejdziemy do jedzenia, oprócz piwa mamy coś jeszcze, tak? I uważam, zanim pozwolę, żeby wjechało tutaj coś jeszcze, uważam, że to jest pomysł świetny i że to może rzeczywiście wypalić. To znaczy, no pewnie się domyślacie, o czym mówię, czyli o destylatach, to się wytnie, zrobił minę. Wycinasz już? Wycinam od ręki. O destylatach, czyli o whisky. Paweł, bo to zdaje się jest twój pomysł. Tak. Wspólna pewnie realizacja. Jak mi o tym powiedziałeś, to od razu miałem taką lampkę, no rzeczywiście nie ma takiego miejsca we Wrocławiu, gdzie można pić sztosowe piwa, czy w ogóle kraftowe piwa i napić się rzeczywiście świetnych whisky. Albo może takie miejsca są, ale o nich nie słyszymy. Jeżeli w odpowiedni sposób nagłośnimy to, co u was się dzieje i pokażemy zaraz, co macie, no to może się okazać, że to jest pomysł jeden z na kraftową. Pokażmy. Zapraszam naszych gości. Ja zapraszam te buteleczki do mnie. Zaraz wymienię parę słów. No idea była mniej więcej taka, że okej, przychodzimy tutaj, jesteśmy powiedzmy po ciężkim dniu pracy albo w trakcie dnia wolnego, gdzie odpoczywamy sobie od pewnych uciążliwości dnia codziennego, bo takie miejsce chcemy właśnie stworzyć, gdzie będzie się miło odpoczywało, relaksowało i bawiło. Jemy super steka, jemy dobrego tuńczyka. O tym później. No, czekaj, spokojnie.
wypijamy piwo, drugie piwo, trzecie piwo. No i w tym momencie, kiedy mamy jeszcze siłę, powiedzmy, w umyśle, żeby dostarczyć do niego troszeczkę alkoholu, ale nasz brzuch już troszeczkę nie domaga, no bo wiadomo, jak coś zjesz, jak wypijesz parę piw, no to już nie chcesz za bardzo, nawet na degustację nie masz ochoty samego piwa, no bo jednak ono troszeczkę nas rozpycha od środka. W tym momencie mamy coś dla amatorów nadal ciekawych, nadal bardzo mocno intensywnych, kraftowych, tak, kraftowych smakach. W związku z tym postawiłem na whisky. Na chwilę obecną postawiłem 10 tylko i wyłącznie szkockich i tylko i wyłącznie single maltów, czyli no, największy brand Szkocja, jeżeli chodzi o światową koncepcję whisky. No i postarałem się wybrać bardzo różnorodne butelki. Tutaj jak najbardziej nawiązanie do piwa, bo whisky samo w sobie jest też bardzo dużym nawiązaniem produkcyjnym do piwa. Mamy na przykład whisky leżakowane w beczce po IPie, co też jest takim bardzo fajnym kraftowym rozwiązaniem. To jest rzeczesna po kraftowej IPie, która jest w sąsiedztwie. To jest też trendem, bo widać, że coraz częściej takie whisky się pojawiają. Ja przejmę pałeczkę, bo miałem okazję ten whisky pić. Jest rzeczywiście, znaczy nie jest tak dobre jak następna, o której opowiemy, ale no to jest wysoka półka jak najbardziej. Znaczy, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że pomysł na to, żeby spróbować dać kraftową whisky, ale również whisky wyjątkową, no bo tych samych butelek tych whisky powstało często kilkaset, jest pomysłem na to, żeby odmienić trochę wizerunek, albo odmienić w ogóle scenę kraftową we Wrocławiu, może nawet w Polsce, dlatego że my skupiamy się na piwach, a jednak to nie wszystko. Także ta whisky leżakowana w beczce po IPie jest wyjątkowa, bardzo polecam. W aromacie mnóstwo owoców cytrusowych. Rzeczywiście jest taki aromat chmielowy. Smakuje zupełnie inaczej, ty się ze mną zaraz nie zgodzisz. Jest słodko, jest wręcz drewniano, jest czekoladowo. Ten charakter Glenfiddich dzisiaj jest zachowany. Tak, zdecydowanie. Glenfiddich zostaje tutaj, ale wnosi parę ciekawych aromatów. Ta beczułka po IPie, ale co szczerze powiem, właśnie o to chodzi, że na chwilę obecną multitap, czy miejscówki kraftowe stricte, już moim zdaniem nie mogą zostać tylko pubami piwnymi, tylko muszą przedstawiać sobą większą ideę właśnie tego nie tylko piwa rzemieślniczego, tylko całego rzemiosła, tak jak właśnie nasza idea Craft in Our Heart, że rzemiosło prosto z serca. Rano zaserwujemy wam super kawę z dobrym deserem, później fajne piwko, a jak już będzie bardzo ciemno, już praktycznie północ na zegarze, można sobie wziąć kieliszek dobrej whisky. Dobra, rzecz, bo Glenfiddichem, to wiadomo, ale słuchajcie, to jest coś wyjątkowego. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Ja wiem, że zabiorę ci głos, ale muszę to zrobić. Jedna z 234 butelek. No piliśmy te whisky. No jest niesamowicie zbalansowana. 54%, 52,1% alkohol. Nie jest torfowa, prawie w ogóle. No jednak szkocka. Tak, jest szkocka też? Tak, jest jak najbardziej tak. Szkocka, ale nie, ale jest torf jest bardzo delikatny. Regionu. Jest słodko, jest przyjemnie. Może bardzo słodko, nie. Jest owocowo. Zdecydowanie polecamy. Tak, teraz butelka nabrała na cenie, bo oba Pawły ją wygłaskały. Tak, to jest wersja single barrel, czyli pakowana tylko i wyłącznie z jednego rodzaju beczek. Z jednej beczki, nie jest to, powiedzmy, mieszanka różnych roczników czy różnych nawet beczek z tego samego, z tej samej partii. Tak. Jest to jedna beczka, jest to dokładnie beczka numer 482. Jak najbardziej polecam, no sami stwierdziliśmy, to jest dobre whisky, ale to była uczta dla naszego podziemienia. Ja jeszcze wejdę słowo, to jest jedna z 234 butelek z beczki numer 482, tak? Czyli jakby selekcjonowanie tych whisky generalnie na świecie jest bardzo, bym powiedział, no wąskie, czyli jest ich niewiele. I robią robotę, naprawdę, także super sprawa. Podsumuję krótko, jeżeli będziecie chcieli na przykład zrobić sobie jakiś wieczór z whisky, albo po prostu przyjść napić się dobrej whisky, to warto. Również z drugiego powodu, dowiedziałem się gdzieś tam pokątnie, że cena shota tych whisky ma nie przekraczać 30 zł. Potwierdzisz? Potwierdzam jak najbardziej. Szukałem długo, żeby znaleźć dla siebie, dla nas, dla was, czyli po prostu dla całej naszej społeczności, butelki, które będą w dobrych cenach, w okazyjnych cenach, dzięki czemu my będziemy mogli je dać dla was w dobrych cenach, ale będą w jakiś sposób wyjątkowe. Są. Tak. No,
będą dla was, dla nas już są, już półeczka jest. Idea cenowa też jest od początku, tak. Jak jeśli chodzi o piwo, to... Zabrali mi głos, nie? Ale mów. Tak, nie, bo chyba cecha imienia Paweł jest taki, że taka, że dużo mówicie. Ciężko mi się przebić. Ale nie, dobrze mówisz, tak było i tak jest. Tak, i tak jest. I tak będzie? Tak. Ideologia na ekranie numer 10, czy sztosów, lodówki, tak samo właśnie szkockiej jest taka, że będą to bardzo, bardzo przystępne ceny, żebyśmy mogli pić, degustować, no, bawić się tymi smakami. Teraz o jedzeniu, potem jeszcze o innej rzeczy na dole, ale to za chwilę. Tak jak powiedziałem na początku, odebrałem telefon, rozmawialiśmy, że będą steki, prawda, no i no to powiem to. I wam mówię, no wiesz, chcemy się zamknąć tak w 90 zł, ja nie usłyszałem za co. I sobie myślałem, no tak, czyli co, ceny do góry, będzie 200 zł za stek, znikną pewnie inne elementy, no masakra, nie? No i to się nie uda. Otwieram JPEG zdjęcie, które Agata umieściła na profilu, patrzę, kurde, jest dobrze. Są przystawki, zostały. Jest tam burger, są inne elementy, menu, które były wcześniej w innej formie, albo których w ogóle nie było, ale chodzi o to, że ceny zostały, czyli można coś zjeść za 25 zł, napić się piwa, jest ok. No i patrzymy, cała strona steków. Znaczy, ja powiem wam tak, uważam, że to jest trudne i ryzykowne. Pozdrawiamy kuchnię i życzymy powodzenia, ale pozdrawiamy również dostawców i nie życzymy, ale życzymy sobie, żeby trzymali poziom, no bo no wiadomo, dobre mięso i dobra kuchnia jest nieodzowna. Steki są trudnym tematem. Na szczęście okazuje się, że to 90 zł, które zmawiam, to jest max. I są też steki w przystępnych cenach. What the fuck, czyli o co kaman, jak to będzie dalej? To znaczy, chciałbym pociągnąć ten temat tych steków. Rozumiem, to jest coś, na czym chcecie oprzeć kuchnię, dobrze rozumiem? Tak, to ma być nasz produkt czołowy. Dobry stek w dobrej cenie, w zajebistej, już nie będę użyć tego słowa. Naprawdę? Profesor Miodek powiedział, że to nie jest wulgaryzm, więc nie jest. W zajebistej cenie, w zajebistej jakości. Naprawdę miałem okazję próbować, miałem okazję patrzeć na to miejsce, miałem okazję patrzeć, jak jest przygotowywane do posiłków. Robi robotę. Też mamy jako jedyni w Polsce grilla, który ma temperaturę 80 stopni, dzięki czemu te steki, gdzie normalnie pewne steki smaży się około 12 minut, my robimy to w 3-4 i nawet już nie chodzi o to, że jest szybka, wydatna, ale całe soki, wszystkie najlepsze rzeczy zostają w tym mięsie. No więc jesteśmy jedyni w Polsce, którzy w taki sposób będą to robić. Tak, jeszcze dzisiaj jest z nami z tyłu na kuchni nasz przyjaciel z Niemiec, Martin, który pomaga naszym kucharzom dopracować już do perfekcji, do ostatecznej perfekcji samą stronę kuchenną, samą stronę używania tego grilla, bo wiadomo, na samej górze jest najcieplej, 800 stopni, ponieważ jest ogrzanie od góry. Później mamy troszeczkę spadającą temperaturę, więc wrzucamy steka, on się karmelizuje, później wrzucamy go troszeczkę niżej, żeby odpoczął sobie w temperaturze około 100 stopni. Nawet kurczak. A ty jak sam nie jesteś, to w jakiej temperaturze? No to prawda, 80-90, ale odpoczywam. Słuchaj, no i kwestia jest taka, że to po prostu nawet kurczak na takim grillu zrobiony jest bardziej soczysty, bardziej napakowany smakiem, także do tego wiadomo, jakieś dodatki, ale to wszystko jest, powiedzmy, w cenie, wszystko położone na talerzu, pięknie zaprezentowane. Można jeść oczami, później wąchać, a później znowu spożywać, konsumować. Dobrze. Jedzenie to jedno, piwo, czy też ogólnie piwo, destylaty to drugie, ale jest również coś takiego jak miejsce, w którym się znajdujemy. No i wiem, że jest pomysł na dół, któremu my się bardzo przyglądamy, kibicujemy i uśmiechamy do, dlatego że no, wiele wskazuje na to, powiem to, wszystko wskazuje na to, że 8 listopada odbędzie się następny panel piwnego klubu, aj. Chociaż może już o tym przeczytaliście, że się właśnie odbył. Żartuję. Tak późno ten film nie wyjdzie. No odbędzie się kolejny panel. Odbędzie się tutaj, dlatego że
wszystko idzie w tym kierunku, żeby jeszcze bardziej nam to umilić, ułatwić i żeby jeszcze bardziej otworzyć się na kraftową scenę. Mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy, czyli podzielenie dołu na dwie sale, w rozumieniu zamknięcie tej drugiej sali, oświetlenie jej, w pewien sposób wygłuszenie, czy też powiedziałbym odchudzenie z różnego rodzaju doznań zmysłowych, żeby było tam cicho, bezwonnie i no i jasno, żeby każdy beer geek mógł przyjść, spróbować piw, spróbować również destylatów, spędzić miło czas. No my na to też liczymy, dlatego że te panele na pewno się będą odbywać, myślę, że w listopadzie, potem przyszły rok pewnie. No i no, liczymy na to, że ten pomysł się uda. Uda się? Nie, no na pewno. Chcemy tą salę albo przeszklić, czy w jakiś inny sposób zamknąć. Oddzielić, wygłuszyć. No taki jest plan i no, jakby na pewno go zrealizujemy. Szczególnie też, że Paweł będzie prowadzić degustację. Troszeczkę whisky, troszeczkę piwa, tak, będą takie klimaty. Chodzi też o to nie tylko o samych birgików, chociaż wiadomo, że takich ludzi też jak najbardziej tutaj chcemy gościć, ale wiadomo, w piątek, w sobotę, gdzie wszędzie jest tłoczno, wszędzie jest tłuk, wszędzie jest hałas, chcemy znaleźć też kawałek miejsca nieduży, bo to nie będzie wiele stolików, będzie to wiele miejsc siedzących. Bardzo dobrze. Gdzie można sobie usiąść, gdzie usiądą ludzie szanujący ciszę, żeby napić się dobrego alkoholu, czy dobrego piwa, czy dobrego wina, dobrej whisky, dobrego drinka, bo takie też będziemy tutaj jak najbardziej serwować i po prostu odpocząć, czy porozmawiać w ciszy z jednym ze swoich znajomych. Docelowo ma być to strefa stety bądź niestety, wolna od jedzenia, czyli niestety no nie będzie tam można zamówić jedzenia. Z jednej prostej przyczyny, no jeżeli przychodzimy, Agata chce skosztować buby, ja chcę skosztować Ketera czy Speedway Stouta, ktoś chce przyjść i napić się odrobinkę whisky, no to w tym momencie... Nie musisz tłumaczyć, to przeszkadza. Tak, to przeszkadza. Nie to, tylko olfaktorycznie, ale również wizualnie, dlatego to jest świetny pomysł. Zjeść można też na górze, tak? Można tak, przy barze, tak, można zjeść, także... Znaczy, myślę, że to może być też wyróżnie, bo jeszcze w kraju nikt tego nie ma. Jak to wam się uda, mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś za miesiąc, dwa, trzy, cztery, bo to nie będzie kwestia paru tygodni i powiemy, udało się, no to będziecie jedyni w kraju tak naprawdę, albo na pewno jedyni w Wrocławiu, myślę, że jedyni w kraju, którzy coś takiego mają. Myśmy z Pawłem wielokrotnie się zastanawiali, a może jakiś multitap, może nie, to nie ma czasu, kasy, trzeba ładować coś, może ktoś to zrobi, nikt tego nie zrobił do tej pory, jak to zrobicie, szapoba, przytulimy się i na pewno skorzystamy. Może będę się mógł do ciebie przytulić. Ojej, nie. Ty tak. Nie idźmy w tym kierunku. Dobrze. Ale też bardzo istotna kwestia, bo właśnie powiedziałeś o siedzeniu przy barze. Tutaj z kwestii, które się zmieniły. Może nie wiem, czy w tym kadrze to widać, ale podejrzewam, że podejdziemy tam później. Powiększyliśmy przestrzeń barową, nie tylko po to, żeby nasi barmani mogli pracować w większym komforcie, żebyśmy mieli więcej miejsca, że jak jeden na drugiego strzeli focha, to żebyśmy się nie musieli koło siebie stać, że czasem to jest żart, bo jak najbardziej ekipa jest dla nas bardzo, bardzo ważną częścią. Ale chodzi też o to, żeby przedłużyć ten bar, wysunąć ten ekspres, tak, żeby można było troszeczkę więcej tych ludzi przy barze usadowić, no bo jak pewnie większość osób się ze mną zgodzi, że jeżeli przychodzi się na piwo, bar to jest najlepsze miejsce, gdzie można usiąść. Dobrze. Nie tylko na piwo. Krótkie podsumowania. Ten człowiek dużo mówi, robi dużo roboty, ale ta szara myszka, poczekaj, ale ta szara myszka jest też bardzo ważna. To jest Agata. Agata jest menedżerką i zajmuje się tutaj wszelkimi sprawami, zarówno technicznymi, jak i nietechnicznymi. To ona odwaliła kawał dobrej roboty, a ten przyszedł i wprowadził whisky, zrobił trochę roboty z piwem i myśli, że jest najważniejszy. Nie, słuchajcie, ja żartuję oczywiście, ale słuchajcie, dzięki tym ludziom tutaj się spotykamy dzisiaj i będziemy mogli, mam nadzieję, obserwować no, wzrost, to wiadomo, ale rozwój nowego miejsca na Wrocławiu, bo ja w to wierzę. Pojawiły się różnego rodzaju komentarze, dobre, złe, wątpliwe. Myślę, że czas pokaże. Myślę, że spotkamy się za miesiąc, dwa, trzy i mam nadzieję, że będziemy mogli się uśmiechnąć i powiedzieć, jest dobrze, robimy fajne rzeczy tutaj w tym mieście. Bardzo wam dziękuję.
za tę rozmowę. Mowy im pokazuje, no już czas. No już czas, tak. Czas na picie dobrego piwa, czas na picie dobrej whisky, czas też zjeść. Wstyd się przyznać, ale o jedzeniu nie porozmawialiśmy, dlatego że jeszcze go nie spróbowaliśmy. Napiszemy na pewno, albo wy napiszecie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. No i co, idziemy dalej. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, że za miesiąc, dwa, trzy spotkamy się i będziemy rozmawiali o kolejnych zmianach, o kolejnych nowościach. Ja ci tylko przerwę, chciałabym, żebyśmy się częściej spotykali niż za miesiąc, dwa, trzy. Rozumiem, 8 listopada. Tak. To jest ten czas. Nie no, my na pewno będziemy częściej, prywatnie będziemy częściej, ale pojawimy się tu 8 listopada, no może się jeszcze uda w tym roku w grudniu, aczkolwiek będzie to ciężkie, pozdro dla kumatych, ale myślę, że będziemy pojawiać się częściej. No jeżeli zrealizujecie to, co obiecaliście, to szykuje się kolejne sztosowe miejsce. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten film. Zapraszamy do Kraftowej, Rynek 22, przez C, Kraftowa IV. Obserwujcie tam najświeższe wiadomości, obserwujcie oczywiście też Piwny Klub, bo będziemy też umieszczać informacje o tym, co ciekawego, nowego i fajnego się tutaj dzieje. No i zapraszamy na panel, a zrobię to. Dla pierwszych dwóch osób, które odezwą się do nas w komentarzu pod tym filmem, oczywiście nie za darmo, nie za grube pieniądze, ale macie zagwarantowane miejsce w panelu. Wbrew pozorom czasu mało. 8 listopada będą sztosy, szczegóły wkrótce. Do zobaczenia w Kraftowej. Trzymajcie się. Zdrowie. Paweł, Agata, dziękujemy. Dzięki.